Za nami pierwsze spotkania w sezonie 2022-2023 juniorów młodszych i juniorów toruńskiego Pomorzanina. Jako pierwsi na Murawę 9 września wybiegli juniorzy młodsi toruńskiej drużyny, podejmując zespół LKS Rogowo. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla LKS-u Rogowo Olaf Dreiheim 3, Kacper Bieniek, Jakub Wódczak i Kacper Piasecki po jednym trafieniu, dla toruńskiego Pomorzanina Filip Izbiński 2 bramki, Mikołaj Pietrzyk 1 bramkę. Toruńska drużyna nie wykorzystała rzutu karnego. Obszerne fragmenty tego spotkania możecie Państwo zobaczyć na mym YouTube'owym kanale. Jedenastego września juniorzy młodsi rozegrali spotkanie wyjazdowe w Gąsawie, przegrywając tamtejszym LKS-em 7-3. Następne spotkanie juniorzy młodsi rozegrają przed własną publicznością 23 września z LKS-em Gąsawa. I również 11 września juniorzy toruńskiego Pomorzanina rozegrali swe pierwsze spotkanie w Siemianowicach, gdzie ulegli tamtejszej HKS Siemianowiczanka 5-1. 18 września przed własną publicznością juniorzy Pomorka podejmują AZS Politechnikę Poznańską. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.